Aneta Wierzcińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zanotował spadek bezrobocia o ponad 1000 osób w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Jest to spowodowane m.in. coraz większą aktywnością osób poszukujących pracy. Na koniec marca 2016 roku mieliśmy w urzędzie zarejestrowanych 6828 osób bezrobotnych. Dla porównania w 2015 roku było zarejestrowanych 7800 osób bezrobotnych na koniec marca 2015 roku. Czyli mamy tutaj spadek o 1000 osób bezrobotnych, o 12,5%. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, wynosi ona na koniec lutego 2016 roku wynosi 17,8%, dla porównania w 2015 roku wynosiła 20%. W skali kraju stopa bezrobocia wynosi 10,3%, w skali województwa 13,1%. Spadek bezrobocia to coraz aktywniejsza działalność na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia. Coraz częściej i coraz chętniej sięgają oni po dość liczne środki, jakie posiada urząd na zwalczanie bezrobocia. Ta aktywność utrzyma się zapewne i w tym roku, bo urząd po raz kolejny dysponuje dużą kwotą na aktywizację bezrobotnych. Wysokość środków przeznaczonych w 2016 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych to jest ponad 17 milionów złotych. W tym roku w ramach tych środków mamy przewidzianych do aktywizacji 2582 osoby. Z roku na rok liczba środków finansowych, jak również liczba aktywizowanych osób wzrasta. Do chwili obecnej, podsumowując pierwsze 3 miesiące 2016 roku, skierowaliśmy do odbycia stażu 540 osób. Zostało złożonych 61 wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z czego pozytywnie zostało rozpatrzonych 59 wniosków, czyli są to prawie wszystkie wnioski pozytywnie rozpatrzone. Jeżeli chodzi o doposażenie stanowisk pracy, natomiast zostało utworzone przez pierwsze 3 miesiące 81 nowych stanowisk pracy. Są to głównie miejsca pracy w sektorze usługowym. Wczoraj przy pomniku katyńskim przy ulicy Sandomierskiej odbyły się uroczystości obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rozpoczęły się one mszą w intencji ojczyzny w kościele parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Podczas uroczystej mszy koncelebrowanej przez kapłanów z tej świątyni oraz kolegiaty pod wezwaniem Michała Archanioła nie zabrakło odniesień zarówno do wydarzeń sprzed 76 lat, tych sprzed 6 lat, ale i całkiem współczesnych. W trakcie mszy ksiądz Piotr Grochala przypomniał, że Katyń to bolesna historia, o której wiedzieć powinien cały świat. Nawiązał także do wydarzeń w Parlamencie Europejskim, a kapłani wezwali mieszkańców Ostrowca do obudzenia w sobie patriotycznego ducha, który zagwarantuje pokój i szczęście całego kraju. Po mszy uczestnicy, wśród których przeważały oficjalne delegacje szkół, zakładów pracy oraz przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, pod pomnikiem katyńskim oddali hołd poległym oraz złożyli kwiaty. W imieniu senatora Jarosława Rusieckiego głos zabrał dyrektor jego biura Artur Głąb. Kolejny już raz przeżywamy bolesną rocznicę zbrodni katyńskiej, która pochłonęła życie ponad 23 tysiące wspaniałych ludzi. Dowódców Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Granicznej, artystów, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników, inżynierów, wielu nauczycieli różnego typu szkół. Byli wśród nich także mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i najbliższych okolic. To właśnie oni, polscy obrońcy granic, zaatakowani niespodziewanie i zdradziecko 17 września 1939 roku przez Związek Sowiecki zostali internowani w obozach Kozielskim, Starobielskim i Ostaszkowskim. Zachowali tam godność Polaka, honor oficera i policjanta polskiego. Nie poddali się zdradzieckiej propagandzie nawołującej do zdrady ojczyzny. Dlatego też uznani za nieprzejednanych wrogów ustroju Związku Sowieckiego zostali podstępnie w kwietniu i maju
1940 roku zamordowani. Szanowni Państwo, stojąc dzisiaj w tym miejscu, ważnym jest przypomnienie nie tylko samego faktu popełnienia mordu katyńskiego, lecz przede wszystkim przywołanie w naszej pamięci 44 zidentyfikowane już ofiary Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, które poniosły śmierć na Golgocie Wschodu. Wspominając ofiary zbrodni katyńskiej, należy zastanowić się nad postawami tych ludzi i pomyśleć o wartościach, które sobą reprezentowali, takich jak odwaga, godność, honor i patriotyzm, których tak bardzo potrzeba w dzisiejszym życiu społecznym i politycznym. To dobrze, że społeczność lokalna pamięta o Dniu Pamięci Ofiar Katynia, pomimo że ów dzień przywołuje trudną dla nas osobiście pamięć o naszych ojcach, których straciliśmy w dzieciństwie i o których przez wiele lat nie wolno było nam nawet głośno mówić. Budzi zadowolenie, że pomniki pamięci pozostaną w umysłach młodzieży biorącej udział w dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję, że wskażą im drogi życiowe oparte na najlepszych wzorach bohaterów polskiej Golgoty Wschodu i Zachodu. Jak mówił kapelan rodzin katyńskich Jeniec Kozielska, uratowany z Katynia ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski. Dlatego pragnę podziękować wszystkim organizatorom i uczestnikom dzisiejszej uroczystości za uczczenie pamięci naszych ojców, dziadków i najbliższych. Cześć wszystkim ofiarom zbrodni katyńskiej. Cześć synom ziemi ostrowieckiej zamordowanym w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Informacja na temat zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. W związku z koniecznością uzupełnienia jej składu o dwóch członków z osiedla Stawki, jednego członka z osiedla Rosochy i jednego członka reprezentującego osiedla Patronackie Ogrody oraz ulicę Radwana, Sienieńską i Rynek. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa od 2014 roku do 2017 roku. W związku z tym objęcie mandatu przez kandydata w wyborach uzupełniających następuje do końca tej kadencji. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy dokonać na druku zgłoszenia do pobrania w sekretariacie spółdzielni wraz z pisemną zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków i nienaruszeniu zakazów, o których mowa w paragrafie 42 i 43 statutu w terminie do 15 dnia przed dniem posiedzenia pierwszej części walnego zgromadzenia, to jest do 23 maja. Członkowie, którzy mają być reprezentowani w Radzie Nadzorczej w sposób, o którym mowa w paragrafie 28 ustęp 4, zgłaszają kandydatów spośród osób zamieszkałych na terenie, który reprezentują. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w dwóch częściach walnego zgromadzenia w dniach 7 i 9 czerwca w celu zaprezentowania własnej kandydatury. Walcem z nocy i dni w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolaków rozpoczął się koncert z okazji 15-lecia istnienia niepublicznego żłobka i przedszkola Pajacyk. Sala Kina Etiuda wypełniła się zaproszonymi gośćmi, dziećmi i ich rodzicami. Ostrowiecki Pajacyk rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2001 roku. Został założony przez Krystynę Gębkę i Bożenę Lenart, które na skutek reorganizacji w mieście i likwidacji żłobków straciły pracę. Zaczynały skromnie od niewielkiej ilości podopiecznych. Historia Pajacyka jako niepublicznej placówki sięga 2001 roku. Wówczas Krystyna Gębka, ówczesna kierownik publicznego żłobka, i Bożena Lenart, księgowa,
dowiadując się o zamiarze likwidacji swojej placówki, postanowiły zaryzykować i przekształcić ją w żłobek niepubliczny. Droga ta była bardzo trudna i nie pozbawiona wielu przeszkód. W 2001 roku do żłobka uczęszczało 20 dzieci i zatrudnionych było 6 pracowników. W 2008 roku przy wsparciu i dla potrzeb rodziców powstał punkt przedszkolny, a od stycznia 2012 roku przedszkole niepubliczne. Dziś do żłobka i przedszkola chodzi 200 dzieci. Jak podkreślał poseł Andrzej Kryj, nie byłoby tego sukcesu bez ciężkiej pracy wszystkich pracowników oraz pomocy i zaangażowania rodziców. Mam tu przygotowany stosowny list gratulacyjny, ale nie będę go odczytywał. Natomiast powiem kilka słów tak spontanicznie po tym, co widziałem i co słyszałem. Kilkakrotnie w czasie prezentowania historii Pajacyka padły takie słowa sukces. I rzeczywiście to, że dzisiaj świętujemy te 15 lat, to jest ogromny sukces pani Krystyny i pani Bożeny, ale za tym sukcesem kryją się inne ważne słowa klucze. Po pierwsze, to bardzo ciężka praca. Ale proszę Państwa, nie tylko bardzo ciężka praca pań, ale praca wszystkich pracowników tej placówki. Za tym sukcesem kryje się ogromna wiara. Wiara w to, że uda się przełamać trudności. Wiara w to, że rzeczywiście sukces jest na wyciągnięcie ręki. Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński przypomniał, że założycielki placówki wielokrotnie określane są mianem ognia i wody. Teraz mają do pomocy także młode pokolenie. Ogień i woda. Młodość, energia, doświadczenie życiowe i rozsądek. To jest najlepsze połączenie, czego efekty widzi państwo. To teraz dla młodości, werwy i energii z okazji 15-lecia jubileuszu przedszkola Pajacyk dla dyrekcji, pracowników w dowód uznania za pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz działania na rzecz dzieci, rodziców i środowiska lokalnego. Proszę bardzo. Dla publiczności maluchy przygotowały występy artystyczne, podczas których zaprezentowały swoje talenty taneczne i wokalne. Niespodziankę dla widzów miał także personel żłobka i przedszkola Pajacyk. Dzieci to my sami, tylko trochę wcześniej, nim życie na dobre ugodzi boleśnie. Dzieci to my sami, nasze niepokoje, to nasze odbicie, nim czas zrobi swoje. Dzieci to my sami, tylko trochę wcześniej, nim życie na dobre ugodzi boleśnie. Dzieci to my sami, nasze niepokoje, to nasze odbicie, nim czas zrobi swoje. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.